Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak zmienić czcionkę na Instagramie. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich filmów, wszel łapkę w górę oraz subskrypcję. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli chcemy zmienić czcionkę na Instagramie? Początkowo musimy udać się do aplikacji Sklep Play na naszym telefonie. W tym przypadku wystarczy wpisać w sumie font z Instagram i wyskoczy nam masa aplikacji, które dodadzą jakieś ciekawe czcionki do naszego Instagrama. Większość z tych aplikacji jest nawet z instrukcją dla osób, które miałyby z nim problem. Ja w tym przypadku skorzystam natomiast z aplikacji Stylish Text, a więc wchodzimy do Sklepu Play i wpisujemy Stylish Text. Gdy się pobierzemy, to możemy na spokojnie uruchomić naszego Instagrama. Teraz w miejscu, gdzie mieliśmy zamiar napisać nowy komentarz naszą czcionką, oczywiście wycinamy tekst. Teraz uruchamiamy naszą aplikację i wklejamy tutaj tekst, który chcieliśmy wpisać na Instagramie. Po wklejeniu naszego tekstu wybieramy czcionkę, która nas interesuje. Gdy już wybierzemy czcionkę, klikamy w nią, a następnie klikamy na taką kartę w prawym dolnym rogu ekranu, która spowoduje skopiowanie tego naszego nowego tekstu, a raczej naszej nowej czcionki. Następnie możemy na spokojnie wejść na Instagrama do miejsca, gdzie chcieliśmy napisać nasz nowy komentarz za pomocą nowej czcionki przytrzymujemy palec i oczywiście wklejamy naszą nową czcionkę. No i w taki oto sposób łatwo i szybko zmienicie czcionkę na Instagramie. Jeśli ten film dla Ciebie przydatny, strzel łapkę w górę oraz subskrypcję, a jeśli chcesz mnie wesprzeć, to również na mój drugi kanał, gdzie zapraszam cię również i tam. Miłego dnia, cześć!